Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. Wałbrzyszanie wspominali tych, którzy odeszli, jednak na zawsze pozostaną w pamięci. Tegoroczne lampiony pamięci rozświetliły wałbrzyskie niebo. Na rynku ludzie zeszli się, żeby podpalić lampiony, żeby zostały wypuszczone w niebo. Bardzo ładne widoki są ogółem z tego, bo to jest dzisiaj ogółem także dla zmarłych, tak? Że ludzie mogą wpisać w lampiony imiona swoich zmarłych, dla których chcą uczcić pamięć. To wspaniała okazja do wspomnień i zadumy o tych, którzy od nas odeszli, a pamięć po nich w nas pozostała. Pamięci, którzy odeszli, bliscy, dalsi. Tak, żeby się spotkać tam z nimi. Pamięci po zmarłych, po bliskich. Po to, żebyśmy pamiętali, że odeszli. Lampiony pamięci na stałe weszły do wałbrzyskiego kalendarza organizowanych uroczystości. Impreza odbyła się w Wałbrzychu po raz drugi i już ma wśród mieszkańców miasta wielu zwolenników. To jest bardzo ładna tradycja. Ja jestem pierwszy raz na takiej imprezie i bardzo mi się podoba. Jest bardzo miło, bardzo refleksyjnie. Mi się ogółem bardzo podoba. Ładnie to wygląda w niebie, jak się tak świecą. Bardzo mi się podoba i jestem, tak jak mówiłam, jestem pierwszy raz na tej imprezie i myślę, że będę tutaj co roku. Na wałbrzyskim rynku wspominano m.in. Zbigniewa Woźnickiego, Wowo Bilickiego, Leszka Dąbka, Sabinę Dumidalską i wielu innych. Przedstawiciele różnych środowisk wspominali w kilku słowach swoich współpracowników i bliskich. Myślę, że każdy ma swoje własne wspomnienie, intencje, swoje ciepłe refleksje o tych, którzy ostatnio odeszli. Chciałbym w dwóch słowach przypomnieć sylwetki dwóch osób, dwóch lekarzy, którzy nie tak dawno, przed kilkoma miesiącami odeszli. Jeden to pan doktor Zbigniew Woźnicki. Właściwie historia chirurgii wałbrzyskiej, chirurgii dziecięcej. I druga osoba, o której chciałbym w dwóch słowach wspomnieć, to pan doktor Leszek Dąbek, anestezjolog, który przez 30 lat pracował w Szpitalu Sokołowskiego. 2 tygodnie temu pożegnaliśmy go. Ikona oddziału, całe życie na dyżurach, całe życie na bloku operacyjnym. Pomagał, wspierał, a okazało się, że w wieku 56 lat też przyjdzie mu, jak to się zwykło mówić, pełnić dyżur w zupełnie innym miejscu. Bardzo serdecznie ich pozdrawiamy, ciepło wspominam. Chcielibyśmy wspomnieć o trzech osobach. Trzech osobach bardzo ważnych dla kultury wałbrzyskiej, dla Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Wszystkie te trzy osoby nagle zaskoczyły nas swoim odejściem i zawsze będziemy o nich pamiętać. Myślę, że zrobiły nam niezłego psikusa. Najpierw Hania Burakowska. Nasza bileterka od lat witała Państwa uśmiechem, delikatna, wrażliwa, krucha istota, Polak i diabeł. Chcieliśmy się pożegnać z tym spektaklem, nie udało się nam. Nagle zasnęła i odeszła od nas Sabina Dumidalska. Wspaniała, wybitna aktorka. I całkiem niedawno, kilka dni temu, dowiedzieliśmy się, że odszedł Wowo Bielicki. Przez 11 lat był dyrektorem Teatru Dramatycznego. O jego zasługach dużo by mówić. Ja nie miałam przyjemności poznać pana Wowo Bielickiego, ale widziałam, jak moi koledzy przeżywają, jak ciepło go wspominają, jak mówią, że był to znakomity dyrektor. Wielu turystów, ludzi, którzy tworzyli historię tego miasta. Krajoznawców, znakarzy, przewodników, tych, którzy chronili zabytki i opiekowali się przyrodą. Wielkich ludzi. Żal nam, że nie ma ich dziś tu na dole z nami, ale na pewno z góry spoglądają i cieszą się, że tak wiele osób przyszło wspomnieć, między innymi i naszych turystów z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Ja tylko wspomnę parę nazwisk.
wszyscy, albo większość, na pewno tych ludzi znała. Ludzi chodzących przeważnie w czerwonych przewodnickich swetrach. Byli to Henryk Boratyński, Stanisław Węglowski, dr Jerzy Cholewicki, Andrzej Pankowski, Tadeusz Kalicki, Zygmunt Jodłowski, Zdzisław Mikoś, Jan Pisarski, Wacław Sadowski, Alfons Szyperski, Maria Kasprzak, Kazimierz Kącur, Eugeniusz Lewiński, Jan Sakwerda, Wojciech Solecki, Alojzy Ciasnocha, Jerzy Otto Sznacki. Każdy, kto pojawił się na uroczystości, mógł zgłaszać do organizatorów nazwiska osób do wspomnień. Nazwiska te potem pojawiały się na przygotowanym telebimie. Pamięć, myśl, zaduma i emocje, to wszystko pojawiało się tego dnia wśród uczestników uroczystości. Wszystko mi się tak przypomniało. Płakać mi się zachciało. Dopełnieniem było rozświetlone lampionami pamięci w obrzyskie niebo i obserwujący mieszkańcy, którzy w zadumie i ciszy obserwowali, jak wypuszczane z rąk magiczne światełka odlatują wysoko do nieba. Niemieckie groby na terenie Gór Sowich są dewastowane i okradane od przeszło 70 lat. Kości ludności cywilnej, która zamieszkiwała ten teren przed II wojną światową, leżą wśród pustych butelek, puszek i śmieci. Płyty nagrobne i monumentalne pomniki, które miały być miejscem wiecznego spoczynku, są rozbijane i przewracane. Zespół pałacowo-hotelowy Jedlinka dokłada jednak starań, by zastopować ten proceder. Akcja Zapomniane Nekropolie Ewangelicko-Augsburskie stworzyć ma szlak zadumy i refleksji nad poniemieckimi cmentarzami, a także uchronić to, co zostało z grobowców. Jakiś chłopiec, urodzony w 1906 roku, zmarł w 1918. Tak, nasz kochany syn. Na zdewastowane, zarośnięte i zapomniane nekropolie możemy napotkać w lasach Gór Sowich.
Płyty nagrobne porozrzucane są w gęstych zaroślach m.in. w okolicach Sierpnicy, Głuszycy i Walimia. Po 70 latach niewiele zostało z dawnych grobowców lokalnej ludności. Szabrownicy poszukiwali tam pamiątek rodowych, kosztownej biżuterii oraz złotych zębów zmarłych. Między tymi cegłami, resztkami drewnianych cegieł jest masa kości. Całych kości piszczelowych, udowych, dwie miednice. To wszystko leży łącznie ze śmieciami, z butelkami. Tu na dole po dzień dzisiejszy to bardzo dobrze widać. Okradanie grobów nie było jedynym powodem dewastacji poniemieckich świątyń. Pomalowane ściany rodowych mauzoleów i zniszczone fasady tych obiektów są wynikiem głupoty ludzkiej w najczystszej postaci. Brak szacunku do ludności zamieszkującej ten rejon przed II wojną światową doprowadzał często do jeszcze bardziej kuriozalnych sytuacji. Zaraz po wojnie, 45 rok, stąd wyciągają zmumifikowane ciało, prowadzą do miejscowej knajpy. I z tym trupem tam się po prostu zamumifikowanym zabawiają Polacy po wojnie. W 60-tych, 70-tych latach młodzież miejscowa wyciąga stąd też zamumifikowane ciała, wiesza przy szkole na drzewie, też wielka afera. A dziś, jak widzimy sami, jeszcze rozbierany jest piaskowiec, jest to miejsce dzisiejszych. Wielofunkcyjne urzędomaty pojawią się już 17 grudnia w Wałbrzyskiej Placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Korzystający z urządzenia będą mogli załatwić wszystkie sprawy związane z obsługą swojego konta w ZUS oraz złożyć wnioski bez potrzeby stania w kolejkach. Samoobsługowe ZUS-omaty wyposażone zostaną w dwa dotykowe ekrany, klawiaturę, drukarki, skaner, system głośnomówiący oraz telefon. Dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępne będą 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Komputer i podajnik dokumentów umożliwią złożenie wniosku w formie papierowej i elektronicznej. ZUS-omat umożliwi dostęp do portalu PUE oraz do strony internetowej ZUS. W każdej chwili istnieje też możliwość połączenia z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej poprzez wbudowany w urządzenie zestaw głośnomówiący. ZUS-omatu bez przeszkód mogą korzystać osoby na wózkach inwalidzkich. Możliwość taką daje drugi monitor, który znajduje się na wysokości wózka. Koszt wdrożenia samoobsługowych urządzeń to 12,5 miliona złotych, z czego 85% kosztów pokrywa Unia Europejska, a 15% budżet państwa. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.